Dzień dobry, kochani. Mam dla Was mały komunikat i taki instruktaż. I chcę Was poinformować, że został wprowadzony nowy podatek. Więc Was informuję, że najwyższa zakamuflowana Rada Słońca wyznaczyła, upoważniła zakonspirowanych wykonawców Rady Słońca, opierając się o równość wobec bełkotu prawa stanowionego, nowy podatek od Słońca w wysokości 50% podatku od ziemi i gruntów. Legalność podatku od Słońca jest taka sama, jak i legalność podatku od gruntów i ziemi. Płaci każdy, kto korzysta. Wszelki sprzeciw gojów zakazany mogą jedynie posłusznie wykonać, bo to jest dla gojów dobra. Najwyższa zakamuflowana Rada Słońca wprowadziła obowiązkowe OC Słońca, aby mogło ono spokojnie, bez zakłóceń wędrować po nieboskłonie. W przeciwnym razie polska policja bez OC je zatrzyma, scholuje, będzie ciemno. Ubezpieczenie OC Słońca również w wysokości 50% podatku od ziemi i gruntów. Legalność taka sama jak OC na samochody. Najwyższa zakamuflowana Rada Słońca wprowadziła podatek od marzeń o życiu w niebie po śmierci. Podatek ten w wysokości 100%, kochani, legalnego podatku od gruntu i ziemi, w której zostaną pochowani jak umrą. Uwaga! Wszystkich wykonawców obłąkanych wiarą w legalność OC podatków od gruntów i ziemi apeluję o wdrażanie w życie wyżej wymienionych ustawy z pasją i głęboką wiarą w jej legalność i konieczność. Także, kochani, powodzenia, a tutaj Wam dołączę do tego mojego przemówienia krótki filmik instruktażowy, jak to robić. Pan, ja konkurencję robię. Pan zbiera za ziemię, ja zbieram za słońce. Ile Pani płaci? Jest już. Będzie. Ten Pan tu za ziemię zbiera, ja za słońce. Dychę. Ja dam papierek też. Ile? Papierek chcesz, Pani? No ile? Dychę, proszę. Kurde. No, kasa. Serwis się skończył, dawaj dychę. Heniek, dawaj za słońce, bo nie będziesz mógł po ciemku zbierać. Płać za słońce. Bo po ciemku wleziesz gdzieś. Ale Heniek, zapłać za słońce, ty. Ludzi od ludzi bierzesz za ziemię, nie będziesz mógł łazić, jak słońca nie będzie. A ty jesteś zdrowy? Komu odnosisz te pieniądze? Tobie dać. Zapłać za słońce. Od kogo towar kupujesz, jak sprzedajesz? No nie wiem, od złodziei. Od Żydów. Od tego. I Żydów. A ty co, ty? A ty towar roznosisz, czy papierki? Daj. Za papierek za ziemię dajesz? Od Żydów kupujesz. A ty byłeś, Heniek? Heniek, byłeś? Ja nie jestem twój kolega. Nie, no nigdy nie będziesz. No i właśnie. Bo zbierasz od ludzi, a ja chcę za słońce, zapłać mi. Płać za słońce, bo przecież jak nie będzie słońca, nie będziesz mógł łazić. Nie będziesz widział, co robisz. Powinieneś zapłacić za słońce. Nie płacisz za słońce? Od ludzi zbierasz za ziemię? Także, kochani, widzicie, macie tutaj taki mały instruktaż dla teletubisi, którzy bardzo posłusznie wykonują polecenia zakamuflowanego okupanta naszej ojczyzny. Także, kochani, wykonujcie to dalej, działajcie na swoją szkodę, bo okupant tak wam rozkazuje. Albo się w końcu obudźcie i zacznijcie się buntować. Także powodzenia, kochani, walczmy o naszą ojczyznę.